zostało uregulowane, to chciałam podkreślić, że zakres regulacji dotyczący lokalizacji obiektów inwentarskich, szczególnie tych bardzo uciążliwych dla otoczenia, jest przede wszystkim obszarem zakresu właściwości Ministerstwa Środowiska i ustawy Prawa Ochrony Środowiska. Ale ponieważ wiemy, jak to jest newralgiczny dla Państwa problem, to nie chcieliśmy umywać rąk od problemu i tam, gdzie zakres merytoryczny i kompetencyjny ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa pozwalał, tam podjęliśmy wyzwanie próby regulacji. Są malutkie regulacje, które dotyczą lokalizacji inwestycji inwentarskich, przy czym one nie są dedykowane w sensu stricte do inwestycji inwentarskich, one są bezpośrednio je również obejmują, bo mówią o tym, że można inwestować, można realizować inwestycje, lokalizować inwestycje, które są wymienione w rozporządzeniu ministra, Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Lokalizacja takich obiektów następuje wyłącznie w podstawie miejscowego planu i może powstać obiekt inwentarski, jeśli jest taki obszar zabudowany i na tym obszarze funkcję dominującą to są obiekty inwentarskie, a poza obszarem zabudowanym tylko w ramach siedliska, ale pod warunkiem, że nie jest to obiekt zawsze znacząco oddziaływujący lub mogący znacząco oddziaływać na środowisko. Takie są projektowane zmiany w poziom faz legislacyjnych, to jest komitet.